żeby każdemu było wygodnie. Potem do zadawania pytań, do rozmowy. Proszę Państwa, szósta edycja budżetu obywatelskiego, spotkanie z Państwem. Po to, by ta szósta edycja była doskonała, taka, żeby mogła spełnić oczekiwania Państwa jako liderów opinii publicznej, tych lokalnych animatorów, ale też przede wszystkim mieszkańców. Dzisiaj na tej sali bardzo serdecznie chciałam powitać prezydenta miasta Tarnowa, pana Romana Ciepielę. Jest z nami również pani Aleksandra Wizera, sekretarz miasta. Są też, witamy serdecznie, są też dyrektorzy wielu wydziałów i pracownicy wydziałów od geodezji poprzez Wydział Informatyzacji. Mamy także organizacje pozarządowe, mamy współpracę aglomeracyjną, mamy geodezję, jak już mówiłam, a przede wszystkim panie dyrektor Kancelarii Rady Miejskiej, pani Małgosia, która na co dzień współpracuje z Państwem w kwestii budżetu obywatelskiego. Jest jeszcze jeden ważny dyrektor, panie prezydencie, bo to jest od infrastruktury miejskiej, pan Rafał Makierny, który się zderza z różnymi działaniami. A ja z tej strony, z naszej miejskiej strony, chciałam bardzo serdecznie przywitać pana Jana Niedrego, radnego Rady Miejskiej w Tarnowie, który ma podwójną rolę, bo jest też szefem Rady Osiedla. Witam przedstawicieli i szefów rad osiedli różnych. Witam wszystkich Państwa, a najgoręcej witam mieszkańców i tych, którzy na co dzień sięgają po budżet obywatelski. W tej chwili oddaję głos panu prezydentowi. Bardzo proszę. Dobrze, witam Państwa bardzo serdecznie. Możemy od razu sobie zadać pytanie, co to jest budżet obywatelski? Bo niektórzy mówią, to jest moje zadanie, które zgłosiłem i chcę, żeby było zrealizowane. I słusznie, ale to powinno być zadanie moje, moich sąsiadów, moich znajomych. No ale z drugiej strony mamy Radę Osiedla. Rada Osiedla od ubiegłego roku mają swoje całkiem niemałe środki finansowe, niecałe 4 miliony, czy 1 600 tysięcy. Każda rada dysponuje swoimi kilkudziesięcioma lub kilkuset tysiącami złotych. Budżet obywatelski to taka część naszego budżetu, która może być zrealizowana. To mogą być takie zadania, które albo umknęły w czasie prac nad budżetem przez wiele lat, albo ciągle były odkładane, bo nie było pieniędzy, nie było czasu, nie było projektów, a być może wynikają z naszej aktywności, może postrzegania jakiejś rzeczywistości jeszcze z innej strony. Na pewno ma być to takie zadanie, taka inwestycja, która służy wszystkim Tarnowianom. Albo podnosi jakość naszego życia, albo zwraca uwagę na nasze miasto, albo rozwiązuje jakiś problem do tej pory nierozwiązany. Na pewno jest to część budżetu Tarnowa. Będę to podkreślał wielokrotnie, bo zdarza się słyszeć takie stwierdzenia. Albo ja i mój kolega zaproponowaliśmy i to jest nasz pomysł. To proszę tu, jak będziemy przecinać wstęgę, to nas proszę prosić. Albo to myśmy wymyślili, no to proszę tutaj napisać złotymi czcionkami, to jest nasze. Owszem, ta inicjatywa jest ważna, ale ważne jest również to, że my się z tym zadaniem identyfikujemy, że poprzez głosowanie większość Tarnowian wybiera do realizacji właśnie to, a nie inne przedsięwzięcie. I to jest wymiar partycypacji, to jest wymiar tego naszego wspólnego działania. Bo gdybyśmy się tak mieli podpisywać pod tylko swoimi pomysłami, to ja teraz Państwu pokażę, co będziemy realizować w Tarnowie i tych autorów. Oczywiście jest wielu, ale chodzi o to, żeby każdego roku zrealizować pakiet zadań, pakiet inwestycji, pakiet remontu, taki, który nie tylko nas satysfakcjonuje, ale podnosi nas cywilizacyjnie. Pomaga nam żyć po prostu godnie. W tym roku wydamy na inwestycje, w tym i w przyszłym roku wydamy ponad 300 milionów złotych. W tym roku to będzie ponad 132 miliony
I można powiedzieć, że to jest eksplozja inwestycji. Ona wynika z wielu powodów. Porównując się do lat ubiegłych, to jest więcej niż rok temu, czy dwa lata temu, czy trzy lata temu. Ale to też wynika z tego, że rozpoczyna się jeden chyba z ostatnich dużych budżetów Unii Europejskiej przeznaczonych dla Polski na wsparcie naszych inwestycji. Już dzisiaj wiemy, z wielu zresztą przesłanek można to przesądzić, że już w przyszłości takich dużych pieniędzy Polska nie otrzyma. Nie chcę wchodzić w oceny, dlaczego tak się dzieje, ale również z tego powodu, że odrobiliśmy te zaległości z poprzednich dekad. Jesteśmy już na nieco wyższym poziomie rozwoju niż w 2004 roku, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Więc pozwólcie Państwo, że zanim do samego budżetu obywatelskiego, to w takim wielkim skrócie, przepraszam, jeżeli to będzie dosyć szybkie, pokażę Państwu, co na pewno zrobimy w przyszłym roku w zakresie inwestycji, jakie to będą zadania. Chodzi mi o to, żeby budżet obywatelski był niejako, nie chcę powiedzieć uzupełnieniem, ale taki komplementarny z tym, co będziemy robić, co już jest postanowione i co już jest w fazie realizacji w tym i w przyszłym roku. Ale być może zapomnieliśmy o czymś, albo z powodu, nie chcę powiedzieć szczupłości budżetu, bo on jest naprawdę duży, ale no też ma swoje granice i swoje możliwości. Są sprawy, są rozwiązania, które nie mogły być jeszcze realizowane. Tych zadań... Można było to wyłączyć. Dziękuję. Tych zadań, tak jak powiedziałem, jest dużo. Ja ich wszystkich nie omówię, jest grubo ponad 200, to jest wybrane tylko 212 na wartość około 107 milionów, ale są jeszcze takie remonty o tak poważnym zakresie, że można je śmiało kwalifikować również jako inwestycje, ale są na pograniczu tych dwóch pojęć. To jest tylko taki rzut oka, no można powiedzieć, w całym mieście coś się będzie działo. Inwestycje, które są realizowane z naszego budżetu, są realizowane przez różne instytucje, między innymi przez Urząd Miasta. Takich bezpośrednio realizowanych przez poszczególne wydziały naszego urzędu jest 58 na około 50 milionów złotych. Niewątpliwie największym zadaniem, którego podejmujemy się, jest przebudowa hali w Mościcach. Tak będzie wyglądała, przetarg jest w tej chwili w trakcie, jest otwarty, są jeszcze zapytania, spodziewamy się, że w najbliższych kilku tygodniach spłyną oferty i zainteresowanie jest spore, ponad 20 firm interesuje się tym przetargiem, więc można przypuszczać, że będą złożone interesujące oferty. Około 9 milionów złotych, które możemy wydać w tym roku. Chciałbym, żeby ta hala była gotowa w jesieni przyszłego roku. Może kosztować ponad 50 milionów złotych. Ile? Tego nie wiemy. To są wartości kosztorysowe. Zobaczymy, jak zareagują sami wykonawcy. Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Traugutta, około 3,5 miliona. To jest boisko i stadion nieopodal samej hali. Będzie przebudowany, będą nowe tory i nowa nawierzchnia. To może ucieszyć piłkarzy nożnych, bo będzie to druga już w naszym mieście sztuczna nawierzchnia. Gdzie będzie pierwsza? Za chwilę pokażę. A właśnie, to jest to miejsce, w którym budujemy w tej chwili boisko pełnowymiarowe do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Do tej pory nie mieliśmy takiej. Najbliższa była taka instalacja, taki teren w Dębicy. Tutaj przy Wojska Polskiego są bloki, to jest ulica Wojska Polskiego i w tym miejscu obok lodowiska trwają intensywne prace. Już w czerwcu nie tylko boisko to do piłki nożnej, ale również sąsiadujące z nim boiska towarzyszące, infrastruktura będzie oddana do użytku. Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej ponad 7 milionów 900 w tym roku do wydatkowania, łącznie około 30 milionów złotych. To jest kontynuacja poważnego projektu modernizacji energetycznej praktycznie wszystkich obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście. Tu jest tylko mozaika zdjęć, taka największa inwestycja to kompleks Przerobanowicza, zespół szkół specjalnych, czy ośrodek szkolny dla dzieci, takich szczególnych
potrzebach pedagogicznych. Już widać na zewnątrz, jak te obiekty dobrze lepiej wyglądają, ale to nie tylko poprawa estetyki i docieplenia, ale również wymiana urządzeń grzewczych, kaloryferów, wszystkich instalacji. Tego już nie będzie na slajdach, to dodam tylko, bo to jest informacja, która spłynęła do nas niedawno, że Państwo już o tym też czytaliście, słyszeliście. Obok tego kompleksu szkół będziemy budować salę koncertową dla zespołu szkół muzycznych kosztem ponad 20 milionów złotych. Dostaniemy mniej więcej połowę dofinansowania z funduszy europejskich. Pozwolenie już jest, prace, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, rozpoczną się jeszcze w tym roku i powinien się zakończyć w 2019 roku. To taki dobry przykład kontynuacji. Projekt przygotowany w poprzedniej kadencji, jeszcze w 2013 roku. Myśmy, można powiedzieć w cudzysłowie, załatwili pieniądze w ten sposób, że złożyliśmy dobrze przygotowany wniosek, otrzymaliśmy dofinansowanie, przeprowadzimy zdecydowaną większość prac, a nasi następcy w 2019 przetną wstęp i oddadzą, i tarnowianie, i uczniowie będą korzystać. Dobra sztafeta. Myślę, że to jest dobry przykład takiego współdziałania i przygotowania inwestycji w taki sposób, że jak tylko nadarzają się dobre okazje do pozyskania środków zewnętrznych, to realizujemy, bo mamy już gotowe projekty. Rozbudowa stref aktywności gospodarczej, czyli tak naprawdę wielka rekultywacja terenów dawnych zakładów mechanicznych. Dzisiaj zdecydowanie otwarta przestrzeń dla rozwoju gospodarczego. W tym roku dokończymy. Teraz w zdjęciach tego nie widać, ale to jest po prostu połączenie ulicy Warsztatowej z ulicą Kochanowskiego. Odkrywanie już jest zrobione. Miało to być w zeszłym roku, ale kolej nie zdążyła ze swoją częścią, bo tam Państwo wiecie, jest taki dziwny dla liputów przejazd. Niektórzy się z tego śmiali, ale to celowo zostało otworzone, żeby chociaż samochody osobowe mogły przejeżdżać, bo cała konstrukcja wiaduktu jest gotowa. Teraz trzeba po prostu to pogłębić i doprowadzić do takiego stanu, że samochody ciężarowe będą mogły przejeżdżać. W układzie komunikacyjnym Tarnowa bardzo ważna inwestycja, ponieważ z ulicy Mościckiego będzie można dostać się do ulicy Krakowskiej i odwrotnie. To bardzo odciąży ulicę Mościckiego i myślę, że odciąży również niektóre osiedla, ulice zamieszkałe w centrum miasta. Ponad 40 milionów cała inwestycja, łącznie z inkubatorem przedsiębiorczości, który, być może ta informacja też już do Państwa dotarła, w całości jest już zapełniony i jest kolejka oczekująca. Już tak naprawdę powinniśmy myśleć zaraz o następnym inkubatorze. 12,5 tysiąca metrów kwadratowych, ponad hektar powierzchni pod dachem, zajęty pod produkcję, pod usługi. Pracują tam ludzie, mają miejsca pracy, nowe firmy. Budowa hali sportowych, brakuje nam przy Tarnowie hal sportowych i sal sportowych. Szczególnie osiedlu przy Puławskiego, przy Klikowskiej, tam na terenie sadów są, obserwujemy intensywny rozwój budownictwa. To jest jedna z dwóch szkół, szkoła nr 18 i szkoła nr 9, w której będzie przybywało dzieci. I tam, wiedząc, że tych dzieci będzie więcej, już budujemy drugą w tej szkole salę gimnastyczną. Wykonawca jest już wyłoniony. Prace niedługo się rozpoczną. 5,5 miliona złotych na wydanie w tym roku. Modernizacja amfiteatru przy Kopernika. 2 245 tysięcy. Projekt zgłoszony przed laty w ramach właśnie budżetu obywatelskiego. W bazie koncepcji przygotowany program funkcjonalno-użytkowy. Projekt zgłoszony do funduszy europejskich. Czekamy na decyzję. Prace powinny się rozpocząć w tym roku. Gdyby to było tylko finansowanie z budżetu miasta, prawdopodobnie już w tym roku korzystalibyśmy z tej muszli, ale czekamy na to finansowanie, tę decyzję. No powiem wprost, nie sztuka wybudować wszystko za swoje pieniądze. Sztuka pozyskać środki zewnętrzne, a za swoje zrobić jeszcze więcej niż to jest możliwe, więc czasem warto poczekać kilka miesięcy, może pół roku, ale no za te same środki finansowe zrobić nieco więcej. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobało. To jest miejsce,
można powiedzieć, kompromisu architektonicznego. Będzie miejsce i do siedzenia dla tych, którzy nie lubią stać w czasie koncertu, i będzie też trawa, i będzie miejsce, gdzie ktoś, kto będzie chciał, żeby jego dzieci mogły się bawić na trawie, jak on będzie obserwował, żeby też z tego korzystały. Mówię o tym, ponieważ no, taki dialog, czy leżeć, czy siedzieć, przez półtora roku się toczył. Będzie można i siedzieć, i leżeć, jak to będzie uważał za stosowne. Druga sala sportowa przy drugim liceum ogólnokształcącym. Znaleźliśmy takie miejsce pomiędzy szpitalem, a tu jest skrzyżowanie, tu jest drugie liceum. W tym miejscu, o tutaj, powstanie sala gimnastyczna. Również wykonawca jest wyłoniony, prace się powinny rozpocząć w tym roku. Do wydania środki są już przygotowane w budżecie. W parku Sangłuszków mamy, tu jest sam pałac. A dzisiaj szkoła, ale kiedyś pałac Sangłuszków. Fontanna, która, no, nie ukrywamy, że źle wygląda, czeka na rewitalizację. Ale obok pałacu, tu jest pałac z innego ujęcia, tutaj jest kompleks budynków dawnego internatu. Ten internat już nie służy uczniom, jest pusty od kilku lat. I w tym miejscu będzie, no, to, co tutaj Państwo widzicie, strasznie długa nazwa, ja bym powiedział uzdrowisko, po prostu. W tym miejscu będzie miejsce do rehabilitacji, oczywiście dla osób niepełnosprawnych, ale nie tylko. W tych obydwu budynkach, a w zasadzie są trzy budynki, można powiedzieć, bo taka przewiązka ze stołówką i z tą częścią taką wspólną, będą i hydromasaże, i miejsca hotelowe. Będzie można osobę niepełnosprawną próbować rehabilitować. Co jest ciekawe w tym projekcie, część pracowników to będą też osoby niepełnosprawne. Takie, które dzisiaj uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej. I dla nich tworzymy miejsca pracy i oni będą wykonywać, no, takie prace, jakie będą mogli, oczywiście pod nadzorem osób pełnosprawnych. Ale prace niektóre hotelowe, ogrodowe w parku, czy no, takie pomocnicze, na pewno będą te osoby mogły tam wykonywać w ramach Zakładu Aktywizacji Zawodowej, bo taki zamierzamy jeszcze w tym roku powołać. Zdobyliśmy już na ten cel ponad 7 milionów złotych na najbliższe 3 lata. Warunek jest taki, że z naszego budżetu przeznaczymy kolejne ponad 7,5 miliona złotych na przygotowanie tego obiektu, czyli mamy do czynienia z inwestycją kilkunastomilionową, ponad 15-milionową, ale będziemy mieli w bardzo ciekawym miejscu, cichym, spokojnym, z dobrym otoczeniem. Miejsce, w którym osoby zależne, bo tak mówimy o osobach, które wymagają opieki innej, będą mogły tam po prostu wypocząć, czy powracać do zdrowia. Na 2-3 dni, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, lub turnus rehabilitacyjny, jeżeli będzie taka potrzeba. Rewitalizacja Parku Szczeleckiego to też już jest zadanie zdecydowane. W tym roku mamy do wydania 2 300 000, łącznie 9 milionów 100. Cały projekt powinien być skończony do przyszłego roku. Odnowiony mauzoleum Bema, fontanna, alejki wokół stawu, nowe alejki, rekonstrukcja parku, ponieważ on się zasiał różnymi przypadkowymi odmianami. Trzeba to po prostu wszystko wyczyścić, doprowadzić, a są plany, udało się do nich dotrzeć, są plany założenia tego parku, więc wiemy, jakie gatunki gdzie powinny rozwijać.